Hej ludzie, witajcie z powrotem przy Zagrajmy Wy, Phoenix Wright, Ace Attorney. Prawdopodobnie w finałowym odcinku trzeciego rozdziału. Ale niestety żadnych szans nie mamy. Co prawda wiemy, kto jest mordercą. Jest to prawdopodobieństwo, ale nie mamy motywu oraz nie mamy dowodu decydującego. A to oznacza, że nie możemy teraz nic robić. Najwyraźniej nie ma żadnych dalszych pytań. Chciałbym zakończyć przesłuchanie pani... świadka pani Vesquez. Sprzeciw! Edgeworth! No więc, panie Edgeworth? Miałem nadzieję, że podczas sprzeciwu mi się jakieś pytanie przypomni, wysoki sądzie. Ale... niestety, nic mi nie przypadło do głowy. Rozumiem, no więc dobrze. Sprzeciw! Wysoki sądzie! Wymagam jeszcze kolejnej wypowiedzi, albo raczej kolejnego zeznania naszego świadka. Jest pan prokuratorem, prawda? Dlaczego nie da mi pan po prostu spokoju? Jestem w końcu pańskim świadkiem. Ja... chcę po prostu jeszcze raz usłyszeć pańskie zeznanie. Wydaje się to panu sensowne, wysoki sądzie? Wydaje mi się, że nic to nam nie da jeszcze powtarzanie ostatnich minut. Panie Edgeworth! Ja też nie widzę tutaj żadnego sensu w powtarzaniu zeznania pani Vesquez. O czym dokładnie miałaby ta pani zeznawać? No więc... Więc w sumie, praktycznie, szczerze, kontynuując... Chcę usłyszeć, co się stało, gdy zwłoki zostały znalezione! Gdy zwłoki zostały znalezione? No dobrze. Niech świadek zeznaje w tej sprawie. Nick! Dlaczego Edgeworth... Kto wie? Prawdopodobnie sam rozpoznał, że to ona była winna. Ale... Czy to nie on powiedział, że zrobiłby wszystko dla uznania winnego? Po tym wszystkim, co... Edgeworth... jednak ma poczucie sprawiedliwości. Edgeworth dał nam ostatnią szansę i ostatnią... on też nie chce jej puścić. Byłam z Sally i panią Oldberg, strażniczką, razem, gdy znaleźliśmy zwłoki. Asystentka też tam była, tylko Powersa nigdzie nie było. Zadzwoniła na policję, ale... zadzwoniła na policję, wtedy pojawił się Powers. Strażniczka, Ord Olbeck, była bardzo zdenerwowana. Pokazała na VP i mówiła: to on! On to był! On go zabił! Prosiłem o to, żeby mnie wykluczyć z przepytywań. Ze śledztwa. Poszłam do przyczepy, ukryłam się w przyczepie i... i studiowałam skrypt, tak jakby. Wtedy poszłam do hotelu. Wtedy poszłam do domu. Wydaje mi się, że to zeznanie nic nowego nie dodała. Panie Wright, pańskie przesłanie. Hej, Nick! Jesteśmy naprawdę blisko. Bardzo blisko. Musimy teraz być twardzi. Ale jeżeli ją przyciśniesz, na pewno się pomyli. Znajdź klucz i dobądź prawdy, Nick. Dokładnie. No dobrze. To co tutaj jest takiego podejrzanego? No, znalazła ich razem. Asystentka też to widziała, tylko Powersa nigdzie nie było. Powers pojawił się później, ona zadzwoniła na policję. Olbek mówiła, że to VP. Ale dlaczego nie chciała pani być, brać udziału we śledztwie? Prosiła pani o to, żeby została pani wykluczona ze śledztwa? Tak. W każdym razie wszyscy inni zostali przepytywani. A mnie to nie sprawia żadnej przyjemności. Ale nie może pani po prostu tak decydować, kogo przesłuchuje policja, a kogo nie. Na szczęście w studiu było wystarczająco dużo ludzi, którzy by to wytłumaczyli.
Bardzo miło, że było to im jasne, że byliśmy wszyscy w tym samym czasie na spotkaniu. I dlatego żaden z nas nie mógł być powiązany z tym morderstwem, nie mógł być to zamierzany. Dlatego mnie studio ukrywało. Czy była po prostu kryta, czy próbowali coś ukryć? Musiało iść o coś większego, skoro bossowie tak się zachowywali. Musiało iść o coś większego, skoro bossowie tam byli. Jej eksperci byli chyba wystarczająco przekonujący. Aha. Przeczytała skrypt? Okej, to mnie teraz ciekawi. Skrypt pański wskazówek do reżysera? Tak. Są bardzo cenne. Nie powinny być skradzione, prawda? Ona ich nie studiowała wcześniej, tylko ja to źle przetłumaczyłem, albo raczej nawet nie tłumaczyłem. Ona poszła wziąć te skrypty do... Była właśnie w przyczepie, żeby je wziąć ze sobą, żeby się nie zgubiły. Nie, oczywiście, że nie. Bardziej atakować. Chwileczkę. Wydawało mi się, że szła pani z powodu próby do studia 1. Dlaczego nie zabrała pani skryptu i notatek ze sobą? No wie pan, miałem takie wrażenie, że i tak nie będziemy próbować, nie będziemy robili żadnej próby. Dlaczego? W końcu odbywało się morderstwo. Kto po czymś takim chciałby jeszcze korzystać z próby? Albo próbować. Rozumiem. Czy to wam trochę nie śmierdzi? No dobrze, pani Feskuas. Proszę kontynuować. Sprzeciw! Wysoki sądzie! Sprzeciwiam się ostatniej wypowiedzi! He? Proszę pomyśleć. Pani Vesquas powiedziała, że nie zabrała skryptu ze sobą na próbę. Bo wiedziała, że próby nie będzie. Nie rozumiecie, o co chodzi? Wiedziała o morderstwie, zanim poszła do studia 1. He? Spokój, spokój! Panie Edgeworth! To co pan przed chwilą powiedział? Jest bardzo rozsądnym zauważeniem. Ale trudno mi zaakceptować dlaczego. Dlaczego prokuratura tak postępuje? A może chce pan w przyszłości zostać obrońcą? Pracować jako obrońca, jako adwokat. Ja rozumiem pańskie wątpliwości, wysoki sądzie. Ale jednak w tej chwili jest mi obojętne, jak moja rola pasuje sądowi. Jak sąd postrzega moją rolę. Więc, pani Fasquez, ma pani wytłumaczenie? Nie mogę wierzyć, że Edgeworth mi pomaga. Prokuratura więc łączyła się z obroną. Co za sąd. No, więc a co tam? Wydaje mi się, że to pomyłka. Miałem dobry powód, żeby to pomyśleć, że próby nie będzie. No więc, świadek... Świadek zmieni swoją wypowiedź w ten sposób. Świadek zmieni swoją wypowiedź w ten sposób, żebyśmy poznali powód. Hammer się skaleczył, Hammer się zranił. I dlatego nie było jasne, że żadne sceny akcji nie będą mogły być nagrywane. Dlatego zostawiła skrypt tam. To nie ma sensu. Hammer nigdy nie został skaleczony, albo raczej nie został zraniony. Na tym zdjęciu widzimy, że jest to stalowy samuraj, a Hammer przebrał się za stalowego samuraja i utykał, dlatego że właśnie
Powers utykał. I chciał, żeby wszyscy myśleli, że Powers to on. Że on jest Powersem. Sprzeciw! Wiedziała pani, że Hammer jest ranny? Nie wydaje się pani, że to nieco dziwne? Wydawało mi się, że to stalowy samuraj był zraniony. Znaczy się Will Powers. Co? Panie Wright, niech pan to wytłumaczy. Tak, wysoki sądzie. Na tym zdjęciu widzimy jak Hammer ciągnie swoją nogę. Ale robił to dlatego, żeby myślano, że jest Powersem. Imitował go? Jedna osoba się zraniła tego dnia. Tą osobą był pan Powers, a nie pan Hammer. Więc dlaczego pani myśli, że to... Dlaczego pani myśli, że to Hammer się zranił? Ja... Jak już powiedziałam, sam mi o tym powiedział. Tak było. To musi być jakaś pomyłka. Wątpię w to. Pan Manella był tego rana na próbie. Powinien wiedzieć, że to Powers się zranił. Dlatego, że sam to widział. Dlaczego miałby wymieniać nie to fałszywą osobę? Pani Fesquast. Widziała pani Hammera utykającego. A tak naprawdę widziała pani pana ma... Widziała pani... Nie. Tak naprawdę nie dowiedziała się pani od pana Manella nic takiego. Tylko widziała pani, jak pan Hammer utykał. Tak, ale... Ale skoro pan Powers był skaleczony, albo pan Powers był zraniony. Tak, ale niech pan sobie przypomni jeszcze raz. Pan Hammer ciągnął swoją nogę. Bo próbował naśladować Powersa. Aha! I kiedy to zrobił? No więc... prawdopodobnie po tym, kiedy ubrał sobie kostium stalowego samuraja. I był w drodze do Studia 2, gdzie został zamordowany. Dokładnie. Pani Fesquas. Spotkała go pani, prawda? Widziała pani stalowego samuraja, utykającego. A pan Hammer był w środku z tego kostiumu stalowego samuraja. Dlatego pani się pomyliła. Dlatego myślała pani, że to pan Hammer gdzieś rano się skaleczył. Skaleczył zawsze mówi, a to chodzi o ranę, ale wiecie o co chodzi. Spokój, spokój, spokój na sali sądowej. Świadku. Może pani odrzucić te oskarżenia? Tak, chcę widzieć, jak się z tego wymówisz, Vasquez. No więc dobrze. Mam pytanie do was. Dlaczego ci prawdziwi mordercy są zawsze tacy uparci? Dlaczego do diabła miałabym chcieć śmierci pana Hammera? Musiał co prawda przeżywać ciężkie czasy, ale był gwiazdą. Nie miałabym w ogóle żadnych plusów z jego śmierci. Nie byłoby niczego, co by mi to dało. Tak, potrzebuje pani motywu. Dlaczego miałaby pani zabić ofiarę? Jeżeli miałaby pani jakiś powód, to jest on nieznany sądowi. Czy obrona może coś powiedzieć na ten temat? Czy może powiedzieć... Czy może udowodnić... Czy ma jakiś dowód na motyw i dlaczego ona miałaby zabić pana Hammera? Teraz nie jestem pewny. Mogę udowodnić... Nie mogę nic udowodnić, bo żadnego motywu nie było. Nick, nie! Jeżeli powiesz, że nie możesz nic udowodnić, nie będzie dla nas... To będzie dla nas koniec. Przegrana. Ucieknie.
Ale naprawdę nie mam żadnego dowodu, którego... Naprawdę nie mam żadnego dowodu. Jest mi obojętne. To niemożliwe, że to niemożliwe. Musimy walczyć do końca. Okej. Mam dowód, który wam pokażę. Pokażę sądowi dowód na motyw pani Fescuas. Wchodzi tylko to. Nie wiem, czy to dobrze, czy to dobre. To jest mój dowód. To jest zdjęcie z wcześniej. To zdjęcie pokazuje... To zdjęcie odkrywa motyw do tego morderstwa. Mam rację, pani Fescuanes? Pięć lat temu, pan Hammer, na samym szczycie swojej kariery, z pomocą Defasquens udało mu się ukryć pewien straszny wypadek. Moi panowie i moje panie. Panie i panowie. Aktualna sprawa zaczęła się tamtego dnia, dokładnie 5 lat temu. Czy? Co ironiczne, ta sprawa... Co ironiczne, wypadek, któremu popadł pan Hammer... Tego zdania nie rozumiem. W każdym razie to ironia losu, że zakończył swoją rolę jako znana osoba. Jego wina na pewno mu dokuczała. Obojętnie. W każdym razie pani Defasquanes wykorzystywała pana Hammera. Płaciła mu pani jak najmniej pieniędzy. Co przenosi nas do teraźniejszości i do ostatniej roli pana Hammera jako złego sędziego. Dokładnie. To był definitywnie powód dla byłej gwiazdy, żeby się wiecznie wstydzić. Chwileczkę, panie Wright. Mówimy tutaj o motywach. Ale to teraz brzmi tak, jakby to pan Hammer... Znaczy, tak jak mówiliście o panu Hammerze, to brzmi to tak, jakby... To pan Hammer zabił Defasquanes, a nie odwrotnie. Jaki motyw miałaby mieć pani Fascuones? Tak, to prawda. Po tym wszystkim, co mówiliście, nie mam żadnego powodu, żeby go zabijać. Był on bardzo dobrym zarobkiem dla mnie. A ja nigdy nie wyrzucam przydatnych mężczyzn. To taka moja reguła. Panie Wright. Czy mógłby pan powiedzieć nam, co było motywem pani Fascuones? Nie miała motywu. O to właśnie chodzi. Nie miała motywu, wysoki sądzie. Co to ma znaczyć? Pan Hammer był tym, który chciał widzieć krew. Pani Fascuones zrzuciła go ze schodów jako w samej obronie. Co to ma teraz znaczyć? To bardzo proste. Pan Hammer chciał zabić panią Fascuones. Co? Wysoki sądzie! Jack Hammer uśpił pana Powersa przy pomocy tabletek na sen. Jack Hammer ukradł wtedy zakradł się do jego sypialni, albo raczej do jego przebieralni, i ukradł kostium stalowego samuraja. Jack Hammer nosił ten kostium, żeby zmylić strażniczkę, że jest Powersem. Wtedy na drodze do przyczepy spotkał ją. I dlaczego, z jakiego powodu tam szedł? Żeby zabić panią Defasquanes, która przez te wszystkie lata go bezwstydnie wykorzystywała. Więc pani to jednak zrobiła.
Niech pani się przyzna. Znaczy, przyznaje się pani? Tak. Przyznaję się do... jestem winna. To ja to zrobiłem. Czy ktoś może zawołać lekarza? Tu jest wszędzie blód, tu jest wszędzie krew. Szybko, szybko. A, pani Fasquanes. Co się stało? Manuel, spadł ze schodów. Manuel! Pani Fasquanes, niech pani się uspokoi. Proszę, niech pani zachowa spokój. Nie! Jak to mogło? To był wypadek. Pan Hammer właśnie nagrywał scenę akcji i... Nie! Manuel! Nie dotykajcie go! Pani Fasquanes! Niech pani go nie dotyka! Nie! Proszę, nie umieraj! Proszę! A, gratulacje, panie Wright. Przegrywam. Znowu. Panie Edgeworth, gdzie jest Defa Squanes? W poczekalni, wysoki sądzie. Spokojna i zaopanowana jak zawsze. Rozumiem. Panie Wright. Tak, wysoki sądzie? Wychodzi na to, że znowu pan dokonał pan znowu czegoś nadzwyczajnego. Cudu, dokonał pan cudu. Dziękuję, wysoki sądzie. Nie wydaje mi się, wysoki sądzie. Will Powers jest niewinny. To tylko kwestia czasu, że prawda wychodzi na jaw. To nie jest żaden cud. Tak, ma pan rację oczywiście. No dobrze. Sąd uznaje pana Willa Powersa za... niewinnego. Jej! Udało się. To wszystko. Rozprawa jest zamknięta. 20 października 13.12. Sąd rejonowy. Poczekalnia... No, pokój oskarżonych numer 3. Ja... nie wiem, co mam powiedzieć. Ja nie wiem, co mam powiedzieć. Bardzo, bardzo dziękuję. Ach, jestem tylko szczęśliwy, że dobrze się pan ma. Tak, ale... to takie smutne. Wiem teraz, że pan Hammer ukradł mój kostium. Nie dość, że chciał zabić panią Fasquanes. Ale że muszę sobie wyobrazić, że chciał... chciał mnie podstawić jako mordercę. Że chciał mnie wygiwać, to mnie smuci nieco. Niech pan mi powie dlaczego, panie Wright. Niech pan mi powie. Dlaczego pan Hammer chciał wrzucić mi winę w moje buty? Dowód? Mam dowód. Wydaje mi się, że zazdrości mu. Wydaje mi się, że to jest to. Pan Hammer chciał pana rzucić na pana winę dlatego, bo... to. Z powodu jego fanów. Zazdrość. Dlatego, że był pan stalowym samurajem. Bo byłem stalowym samurajem? Pan Hammer był kiedyś bardzo dużym... Był dużą gwiazdą, był wielką gwiazdą. Ale został zdegradowany do grania z tylko czarnych charakterów w filmach dla dzieci. A dzieci kochają stalowego samuraja. Dlatego nienawidził pana. Myślę, że zrozumiałem. Ale mógł mi to po prostu powiedzieć. W każdej chwili mógłbym się z nim zamienić. Wydaje mi się, że nie o to chodziło. Taka jedna sprawa. Gdzie są oskarżeni podczas rozpraw? Gdzie? Gdzie są oskarżeni podczas rozpraw? To mnie ciekawi w tej grze. On nie wie nic, co się działo na sprawie chyba. Bo przecież to wytłumaczyliśmy już. No ale dobra. Dziękuję. Jestem tylko szczęśliwy, że to wszystko się skończyło. Ja też.
Wszystkiego najlepszego, VP! O, ho, ho. Dzięki państwu mogę znowu ubrać kostium stalowego samuraja. Nie mogę się doczekać ubrać znowu ten wypocony kostium. O, my chyba wiemy coś więcej. Czy coś nie tak? Nie, wszystko w porządku. Nick! Edgeworth! Niech pan coś powie, Wright. Small talk nie jest moją silną stroną. He? Co? Bardzo mi przykro z pańskiego powodu, panie Edgeworth. Ta. Od razu niech pan wyciera mi to w nos, nie? Od razu musi pan wykorzystać moją przegraną i tak jakby to machać mi tym przed oczami. Nie! Nie o to chodzi. Nie to miałem na myśli. Gdyby nie pan, Vesquez by uciekła. O mnie. Miło pana poznać, jestem Powers. Edgeworth. Jestem wielkim fanem pańskiej pracy, panie Powers. Kłamca! Right. Muszę przyznać, że nigdy nie oczekiwałem cię po tylu latach znowu spotkać. Znowu spotkać? W każdym razie. W sumie byłoby lepiej, gdybyśmy nie zobaczyli się znowu. Z twojego powodu, z pańskiego powodu. Znowu czuję te niepotrzebne uczucia. Niepotrzebne uczucia? Ta. Niepewność i wątpliwości. Ale czy nie są to ważne cechy? Mi stoją tylko na drodze. Słuchaj, Phoenix Wright. Nie wchodź mi znowu w drogę. Tylko to chciałem ci powiedzieć. Panie Wright? Czy ten typ jest pańskim przyjacielem? Co? Przyjaciółmi? Nie, nigdy w życiu. Raczej nie. Jak już to rywalami, prawda, Nick? No, w tej chwili tak. Tak myślę. Heee? Dlaczego mam przeczucie, że coś przegapiłam? Mów, Nick! Coś z wami się zdarzyło między tobą i Edgeworthem? Oni się znają ze wcześniej, na to wygląda. Oni się już znali. I ta kurtyna opadła. Przed kolejną rozprawą. Odkrycie wypadku sprzed 5 lat. Zaniepokoiło wszystkich. Przez długi czas było w ustach wszystkich, znaczy mówiło się o tym. Na szczęście Global Studios przemyślało jeszcze swój program. Znowu kręcą filmy dla dzieci. Ha, różowa księżniczka. Nick! To jest to! Nowy serial! Dzisiaj się zaczyna! Musimy go obejrzeć razem, prawda? No, przyznaję, byłem trochę zaskoczony. Nigdy nie pomyślał, że naprawdę to zrobią. Też musisz kupować sobie karty do zbierania. Będziemy się wtedy wymieniali z Cody i asystentką. Okej, zrobię. Czy nie uważasz, że to super, że VP znowu gra główną rolę? Ciekawe, czy tym razem zobaczymy jego prawdziwą twarz. Oj, nie wiem. Wydaje mi się, że świat jeszcze nie jest gotowy na prawdziwiego Willa Powersa. Różowa księżniczka i jeszcze... Will Powers gra różową księżniczkę. Gdyby pokazali teraz jego twarz, to byłoby naprawdę już koniec. A propos, koniec. Kolejny epizod został dodany, a my skończyliśmy ten epizod. Następny epizod się nazywa, jakby to powiedzieć, adieu i zwrot, czyli pożegnanie i zwrot, coś takiego.
To ładnie. Ja bym powiedział ludzie, że w następnym odcinku zaczniemy czwarty rozdział. Tak, zaczniemy czwarty rozdział. Ten rozdział był fajny, co prawda ostatnie dwa odcinki były nieco z tłumaczeniem. Przynajmniej ostatni odcinek, ten odcinek był trochę taki z tłumaczeniem, trochę drętwy. Ale to spowodowane moim zmęczeniem. Mam nadzieję, że dało się oglądać. I następne odcinki, już się cieszę na następne odcinki. Powiedziałbym ludzie, do następnych. Na razie, cześć.